dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Pan prezes mnie zaprosił, ale ukrył dlaczego, z jakiego powodu. Powód jest bardzo szczególny, bardzo uroczysty i także bardzo miły. Mianowicie nastąpi teraz wręczenie statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2023. To nagroda przyznawana osobom, firmom, instytucjom bądź samorządom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Jest już z nami pan prezes Krzysztof Karaś, prezes Europejskiego Centrum Biznesu. Proszę również na scenę panią mecenas Izabelę Żyglicką, wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i członka Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu. Państwo będą wręczali statuetki instytucjom, osobom wyróżnionym w ten szczególny sposób i dyplomy. A zatem, laureaci statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki 2023 to, począwszy od pani Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, proszę serdecznie panią sekretarz stanu, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Tę statuetkę, to wyróżnienie otrzymuje pani za konsekwentne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju poprzez skuteczne wsparcie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Gratulujemy serdecznie. Proszę oklaskami wyrazić uznanie dla działalności pani Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej. W tym newralgicznym, innowatorskim programie rozpoczęcia epoki budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Prosimy bardzo, może o kilka słów pani podsekretarz. Szanowni Państwo, oczywiście jestem bardzo wzruszona i bardzo dziękuję za to wyróżnienie, które należy się bardzo wielu ludziom. Dlatego, że nasza praca i w zeszłym roku, kiedy, tak jak wspominałam, wspieraliśmy Polskę i Polaków w dostępie do paliw i to była mrówcza, ciężka praca. Wspieraliśmy Ukrainę, przygotowywaliśmy się na kolejny sezon, rozbudowywaliśmy infrastrukturę, pracowaliśmy w tle nad tą pierwszą elektrownią jądrową i udało nam się z sukcesem podpisać porozumienie. To jest praca ogromnej rzeszy ludzi. Każdy z nas jest na tyle silny, na ile silny jest jego zespół. Ja tą nagrodę dedykuję wszystkim moim koleżankom i kolegom, z którymi mam przyjemność i honor pracować. Ogromny zaszczyt, wspólny wysiłek. My nie zwalniamy tempa. My w 2033 roku uruchomimy tą elektrownię. My zagwarantujemy Polakom bezpieczeństwo wspólnie, bo razem możemy więcej. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, ale przyjmuję je w imieniu nas wszystkich. Tylko wspólnie możemy tego dokonać. Dziękuję. Nagrodę Bursztyn Polskiej Gospodarki za konsekwentne i skuteczne wzmocnienie potencjału obronnego Polski poprzez utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa otrzymuje pan generał dywizji Karol Molenda. Panie generale, prosimy bardzo. Polskiej Gospodarki 2023. Panie generale, prosimy o słowo. Szanowni Państwo, przyznam, że to niespodziewane wyróżnienie, ale jest dla mnie zaszczytem i potwierdzeniem tego, że to, co robimy, jest ważne i ma sens. Cieszę się, że nasze działania codzienne, trudne, praktycznie bez świateł reflektorów zostały zauważone i docenione. Otrzymywanie wyróżnień i nagród w życiu każdego lidera jest momentem szczególnym, moim też, bo to napędza mnie i mój zespół do dalszego działania. Powiem, dlaczego wspominam o swoim zespole, właśnie z tego samego powodu, bo tak naprawdę w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni gramy zespołowo. To nie ma miejsca dla samotnych wilków.
Razem służymy, razem walczymy, wspieramy siebie nawzajem, inspirujemy siebie nawzajem. Dlatego przede wszystkim chciałem podziękować swojemu zespołowi, który jest współautorem moich zawodowych sukcesów. Również chciałbym podziękować moim przełożonym, w szczególności ministrowi obrony narodowej, który wspiera mnie i daje zielone światło do dalszych projektów, które mają na celu wzmacnianie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, w którym ta digitalizacja, cyfryzacja postępuje gwałtownie i tak naprawdę my jako Polacy nie możemy pozostawać w tyle, zarówno ta sfera cywilna, jak i wojskowa. W wielu miejscach jesteśmy liderami, natomiast myślę, że ta nagroda też pokazuje i jest takim docenieniem tego, co wspólnie działamy i nad czym wspólnie pracujemy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Dziękuję w imieniu własnym i swojego zespołu. Wskazuje to, że droga, którą obraliśmy, ma sens, znaczenie, a Polska dzięki projektom, którym też architektem jest tu obecny minister Zdzikot, który nakreślił nam, że mamy budować, że to jest nasze polecenie wręcz, żebyśmy budowali ten potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa w chwili obecnej właśnie Wojsko Polskie ma tą tarczę, ale też każdego dnia coraz sprawniej posługuje się mieczem, a razem z cyberrozpoznaniem myślę, że jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie funkcjonowanie operacji wojskowej, ale również uzyskiwanie efektów w i poprzez cyberprzestrzeń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Nagrodę Bursztyn Gospodarki Polskiej 2023 otrzymuje także pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki gospodarczej i energetycznej na arenie międzynarodowej. Niestety pan europoseł Krzysztof Hetman przeprasza, że nie może być obecny dzisiaj pośród nas i odbiór nagrody nastąpi w innym terminie, ale należą się panu europosłowi oklaski za to wyróżnienie i za jego pracę. Nagrodę Bursztyn Gospodarki Polskiej 2023 otrzymuje pan Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, za konsekwentne i skuteczne budowanie konkurencyjności miedziowego giganta na międzynarodowych rynkach poprzez realizowanie najwyższych w historii spółki nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, a także wprowadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna na innowacyjną drogę rozwoju. Gratulujemy panie prezesie. KGHM, gigant polskiej gospodarki, którego pozycja rośnie także na rynkach międzynarodowych i globalnych. Szanowni Państwo, ogromnie dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie. Także dlatego, że odbieram je w tak znakomitym gronie osób wyróżnionych. Z panią minister, z panem generałem współpracujemy nie od dziś. Także tym bardziej się cieszę, tym bardziej to jest dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Trudno nie zgodzić mi się z tym, o czym mówiła i pani minister, i pan generał Karol Molenda. Każda nagroda, każde tego typu wyróżnienie to jest zasługa zespołu ludzi, którym przyświeca określone cele. W naszym przypadku części z tych celów miałem okazję powiedzieć, podpisując dzisiaj porozumienie z Lubelskim Węglem Bogdanka, czyli bezpieczeństwo surowcowego naszego kraju, ale to konkretne wyróżnienie rozumiem jest także elementem uznania dla wizji rozwoju, dla naszego ciągu na bramkę, jeżeli chodzi o inwestycje. My rzeczywiście uważamy, że to jest dobry czas na inwestowanie. Dobry czas na inwestowanie w rozwój, w przyszłość. To jest dobry czas na to, żeby tworzyć stabilne podstawy do przyszłych sukcesów. Tak działamy w KGHM Polska Miedź, tak działamy jako zespół, jako zarząd, jako menadżerowie i wszyscy pracownicy, bo wszystkie te bardzo skomplikowane operacje, o których często rozmawiałem podczas takich spotkań, są możliwe dzięki ciężkiej pracy naszej załogi, naszych górników, naszych hutników, naszych przeróbkarzy, czyli pracowników zakładów wzbogacania rudy. Im wszystkim za to należą się ogromne podziękowania. To nagroda również dla nich i podziękowanie za ich pracę. Serdeczne dzięki. Szczęść Boże. Dziękujemy. Polska Miedzią stoi.
I kolejna nagroda Bursztyn Gospodarki Polskiej 2023 dla spółki akcyjnej Lubelski Węgiel Bogdanka za opracowanie rozwojowej i perspektywicznej strategii rozwoju spółki zmierzającej do stworzenia innowacyjnego koncertu multisurowcowego napędzanego zieloną transformacją oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. I nagrodę otrzymuje, kapituła przekazuje nagrodę panu Kasjanowi Wiligała, prezesowi zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna. Gratulujemy. Dziękuję, szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim kapitule konkursu. No, też muszę się zgodzić z moimi przedmówcami. Tą nagrodę dedykuję naszym pracownikom i zespołowi, który pracował nad strategią. Mamy taką ambicję, żeby ta strategia pozwoliła naszej firmie funkcjonować tak, żeby o tej dacie 2049. Temu też służy dzisiejsze podpisanie porozumienie z KGHM Polska Miedź, która jest liderem globalnym branży wydobywczej. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować w większości te ambitne założenia, tak żeby Bogdanka mogła być w dalszym czasie także motorem gospodarczym Lubelszczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Czarny węgiel, ale zielona energia. Lider transformacji energetycznej. Lubelski Węgiel Bogdanka. Szanowni państwo, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe otrzymało nagrodę, której wizualnie która jest wyrażona poprzez statuetkę Bursztyn Polskiej Energetyki 2023 podczas szczytu energetycznego OSE Gdańsk 2023. Wtedy ta statuetka nie została wręczona, ale dzisiaj mamy taką wspaniałą okazję, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe otrzymuje tę nagrodę za konsekwentne działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektów Las Energii i Lasy Węglowe w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji zużycia energii. I proszę serdecznie pana Jana Tabora, zastępcę dyrektora generalnego do spraw gospodarki leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o odbiór tej statuetki i tej nagrody. Szanowni państwo, no, czuję się wyróżniony, tym bardziej, że towarzystwo dzisiaj jest wyjątkowo elitarne. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, oczywiście przychylając się, że firma czy menedżer jest tak dobry jak ludzie, którzy z nim pracują, jest zawsze prawdą. A wśród nich w szczególności są tacy ludzie, którzy potrafią się w nocy obudzić i zapisywać pomysły, które właśnie im przyszły do głowy. Którzy wiecznie są pozytywnie nastawieni, którym się chce i nawet jak czasami jest ciężko, to ci ludzie też potrafią zmotywować do pracy, bo zwyczajnie mówią, dobrze, róbcie to, okej, pomogę wam ile mogę. I w tym miejscu chciałbym tym ludziom podziękować, bo decydując się na takie bardzo odważne projekty, termomodernizacja, modernizacja energetyczna, turbiny wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, to nawet nie jest kwestia decyzji, chce się albo się nie chce. To jest pewnego rodzaju powinność. My mamy na przykład tereny, które nam są nieprzydatne do gospodarki leśnej. Wy macie możliwości technologiczne. Jeśli połączymy, to jest to optymalne i dla kraju, i dla przyrody, i dla ludzi. Tak? Więc to trudno mówić o tym, że czegoś się chce albo nie chce. Po prostu takie rzeczy należy robić. To jest nasza powinność. Także jeszcze raz państwu dziękuję za to wyróżnienie. Czujemy się zaszczyceni, że ktoś dostrzegł te nasze wysiłki nie tylko drzewne, ale i niedrzewne. I mam nadzieję, że dla mnie i dla pracowników lasów będzie to przede wszystkim zachęta, żeby dalej odważnie te projekty rozwijać,
bo faktycznie dzieje się wiele. W Unii Europejskiej kończą się prace na temat systemu certyfikacji jednostek dwutlenku węgla. My jako lasy mamy tu bardzo wiele do zaoferowania, lasy węglowe właśnie. Można będzie sobie kupić takie jednostki i odliczyć od własnego zużywanego CO2. To melodia najbliższej przyszłości, ale już zachęcam, bo to faktycznie dla wielu firm tak zwanego odpowiedzialnego biznesu jest duża szansa, duża okazja. Także zapraszam i jeszcze raz dziękuję. Dasz Bur, dziękujemy panie dyrektorze, dziękujemy leśnikom, dziękujemy lasom państwowym. Szanowni państwo, Kapituła w tym roku przyznała 6 statuetek bursztyn polskiej gospodarki. Zostały one wręczone, laureaci zostali zaprezentowani, ale listę, tak jak w poprzednich edycjach, zamyka przyznanie szczególnego wyróżnienia. To Bursztynowe Serce 2023, które jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Laureaci są uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań, takich jak długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, działania charytatywne, pomoc lokalnym społecznościom, promowanie postaw proekologicznych. Laureatem tegorocznej nagrody Bursztynowe Serce 2023 jest Fundacja JSW, która otrzymała tę nagrodę w uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie celów statutowych fundacji poprzez wspieranie projektów społecznych, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także pielęgnowanie pamięci historycznej. Odbiór nagrody nastąpi w innym terminie, ponieważ w tym gorącym czasie, w ostatniej chwili przedstawiciel fundacji, prezes fundacji musiał odwołać swój przyjazd do Lublina. A zatem Fundacja JSW jest laureatem tegorocznej nagrody Bursztynowe Serce 2023. Na tym zamykamy listę laureatów tegorocznej nagrody, ale prosimy wszystkich laureatów o jeszcze raz podejście na scenę, aby wspólne zdjęcie było zamknięciem tej szczególnej ceremonii. Zatem proszę państwa, pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu pełnomocnik rządu do spraw strategii infrastruktury energetycznej, pan generał dywizji Karol Molenda, dowódca komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, nieobecny pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Tomasz Żdikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, pan prezes Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, spółka akcyjna, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i Fundacja JSW Bursztynowe Serce 2023, której przedstawiciel jest nieobecny. Gratulujemy jeszcze raz.